Tak, poszło. Dobra, dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Skier. Siema! I tu jest, właśnie daliście kilka porad, piszcie porady oczywiście. Zostaw mówiliście, mnie. Żeby nie atakować mrówek, bo one nie atakują wtedy. Zostaw mnie. Że są neutralne. Ona się patrzy, nie ruszaj one się patrzą na nas, stary. Ja się boję, stary. No, ale faktycznie nie atakują. I w ogóle doszliśmy do wniosku, moi drodzy, że cofniemy się delikatnie, wróciliśmy na nasze stare miejsce, ponieważ chcemy wam na początku pokazać crafting, chcemy wam pokazać właśnie zbroję z mrówczej głowy, więc ja muszę zaraz upolować jakąś. Wiesz co, tylko jest tutaj cała chmara ich, więc... No właśnie, ja bym lekko uważał na nie, bo one chyba gryzą jednak. No wydaje mi się, że one gryzą, ale czekaj, spróbuję podejść. Nie, no nie gryzą, zobacz, bezpieczne są. Na pewno, na pewno. Zaczynamy. Nawet nie dosiądę. Nie żartuję. Dobra, słuchajcie, zaczniemy może od wybudowania tego, co najważniejsze. Czyli co, workbench sobie zbudujemy. Tak, masz na workbencha wszystko? Mam wszystko oprócz grass planków. Potrzebuję 3 grass planki. A tu mam tutaj, leżą grass planki jako no to raz, dwa, akurat 3. Są, są, także spokojnie, możesz budować sobie. Więc już proszę bardzo. Tylko wiesz co, właśnie gdzie to zbudować? Może tylko po prawej, co? Tutaj gdzie stoję, w tym miejscu. Czekaj. No i tu było spoko chyba. No, 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 o, dobra, o właśnie pasuje. O, ty widzisz, że to jest? No. No to dobrze. To ja widzę wszystko, tak, także wiesz. Postawimy tutaj, nie? Może być. A później zabudujemy sobie ten analizator też. Tak, możemy, tylko musimy pamiętać o tym, że ogólnie pająki mogą psuć nam te ściany, nie? Mhm. Więc tam trzeba będzie... Pyk. O, proszę bardzo. Zobacz, kurde. O, i teraz można fajne rzeczy robić. Kurczę. I w ogóle też bardzo fajną sprawą jest to, że możemy korzystać z workbencha naraz obydwoje. Co ty gadasz? Tak, serio? Tak, możesz normalnie korzystać z niego, jak stoisz koło i tak dalej. Ja nie wiem. Dobra, zobaczcie, tutaj można fajne rzeczy porobić. W ogóle ja na pewno chcę zrobić roasting z pita, bo to jest ten, jakby ognisko ogólnie, nie? A właśnie! Od razu kraftuję je. To jeszcze nie wszystko, musimy zrobić namiocik taki lean-to. To jest taki jakby... Spanko! Do spania, nie? No, no, no. Potrzebny jest clover leaf. A myśmy nie zebrali przypadkiem po drodze ich? No właśnie nie. Właśnie nie zebraliśmy, kurczę, no i to będzie lipa. Ognisko daje w tym miejscu. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Tak, dokładnie, piszcie w komentarze. Oczywiście sprawdzamy, czy jesteście zainteresowani tą grą. Jak nie, no to po prostu będziemy co innego nagrywać. Jakie super ognisko w ogóle, stary. Ale mi się to podoba. To, co się dzieje? Ognisko bardzo ładne wygląda. Ej, faktycznie. Bardzo ładnie. Można gotować. Ej, chodź mrówka. Ej, weszła do środka. Ej, weszła, dawaj ją! Nie żartuję. Dawaj ją! Biedronka! Co ona taka wściekła? Stary, widziałeś tą biedronkę? Oczywiście świeci na czerwono. Daj mi główkę swoją. Ty patrz, co ona robi! Dostałem antheda! Co robi biedronka? Stary, ona widzi coś na czerwono i się świeci i zaczyna atakować. Ale co się świeci na czerwono? No oczy! Chyba u ciebie, stary. No teraz nie. Jaka brzydka ty jesteś, mój Boże. Ona mnie wącha, stary! No, maca cię. Ale zobacz, czeka, tu jest taki zielony jakiś taki biegający. I ona zobaczyła tego zielonego i ona zaczęła go atakować, wiesz, tak się zdenerwowała. Może to wróg jej był naturalny. Jaka ty wielka jesteś, ładna. Ona jest gigantyczna, ja mi jej nie atakował na razie, bo podejrzewam, że może nas zabić. Ja myślę, że tak, że może nas pojechać to równo. Pojedzie nas i tyle, no. Ja w ogóle zdobyłem teraz Anthelmet, więc chyba mogę zrobić sobie. Możesz? Pokaż. Czekaj, załóż zakładam. Załóż to na ryj. Czekaj, head. Mówiąc wprost. Patrz na to! No, nie wyglądasz zbyt najlepiej. Czekaj! Co ty mi robisz? Zastanawiam się, czy biedronka atakuje chyba. Idziemy za nią zobaczyć? Nie, czekaj, nie atakuje jednak. Dobra, gdzieś tam biegnie sobie. No, dobra, trudno. Poszła sobie. Okej, czekaj, co potrzebne jest do tego helmeta? No, głowa biedronki przede wszystkim. Głowa mrówki przede wszystkim. Ja w ogóle nie mam tutaj, mam... A, dobra, jest ant. Potrzebujesz ant head, ant party i might foods. Mam 5, jakbyś chciał. Mightfus mam 5. Okej, okay, a antparty masz? Nie mam. Ja mam 2, jakbyś chciał, to mogę ci oddać. No dobra, to możesz mi oddać. Czekaj, ci... I antheada. Ja sobie pójdę zapolować na głowę mrówki. To się wywala jakoś? Trash one. Drop is, o. Dropnąłem ci to, jakbyś chciał wziąć sobie. Dobra, spoko, dzięki. A są nogi chyba ich. Tak, to są części jakieś, no. Ja wezmę sobie jeszcze ten, to sobie pozbieram. Ja pójdę zobaczyć, gdzie tam te mrówki biegają. W ogóle trzeba jedzonko jakieś, słuchajcie, Tak, trzeba jedzonko ogarnąć. Wydaje mi się, że... Czekaj, grzybki można ugotować? Zaraz zobaczmy. Upiec? Jak mam grzybki? Ja też mam grzybki, ale chyba ale nie, grzybków nie da się. Wydaje mi się, że można było jakieś robaczki ugotować. Coś pichce, nie wiem co to jest, ale coś pichce. Co to jest? Uciekło mi! Co to było? Takie małe, jakaś zielone. Jakaś prażynka jakby. Prażynka. Nie, niech się piecze w takim razie. Biedronka chyba.
Bo to w ogóle jak naruszcie, nie? Takie ten ogólnie. Gdzie jest mrówka? Znajdźmy mrówki jakieś. O, chodź, idziemy. Tam potrzeba więcej, chyba więcej elementów do mrówek, nie? Tak, tylko... tak, bo możesz cały strój mieć właśnie mrówkowy. No, to może zróbmy sobie ten pancerz z mrówki. Tylko pamiętaj, że ten. Tu jest mrówka. Cześć! Pach, pach, pach! Wracaj, świnio! Znaczy mrówka. Ugryzła mnie! Gryzie mnie, skubana! Stój! Dobra, czekaj, czas zebrałem, tutaj zebrałem części. Ale głowy nie mogę zebrać, czemu? O, czy ty? Pomóc ci? Albo nie, radzisz sobie. Dobra, spokojnie, radzę sobie. Dawaj, głowa! Co głowa? Czemu? A nie, czemu ta głowa tu upadła? Niby ją zebrałem, a leci dalej. To jest grane w ogóle. Masz głowę, dobra. Czy nie trafiłeś jeszcze? Chciałem przeładować włócznie. Rzuciłeś ją? Czy umarłeś? Boże, wyrzucił włócznie. Chciałem przeładować, bo na R się rzuca ogólnie, moi drodzy. To nie jest GTA, pamiętaj. I wiesz, ja standardowo zawsze przeładowuję po jakiegoś pokonam. Tak, żeby mieć naboje zawsze, nie? I się zdziwił chłopak. Tak, i się zdziwił. Ja zablokowałem się. O nie, dobra, żyję. Ale czad. O, kolejna mrówka tu jest. Mrówko, spokojnie, włócznia z powrotem jest. Chodź, mróweczko. Chodź. Dobra, dzień dobry, mrówko. Z kolonią mrówek. Dobra, zobaczmy, gdzieś może będą jeszcze interwencje. Nie ma. Czy musimy się musimy chyba się trochę rozdzielić. No chodź, mrówko. A miał. Dobra, pójdę sobie zdobyłem teraz w tą stronę. Antparty kolejne. Ja zaraz chyba. A czekaj, głowę już mam, to wezmę sobie, zrobię ten pancerz tutaj na łeb. A możesz. A właśnie, ja postawię ten. Postawię znacznik ten, może, co? Od razu. Dobra, postaw znacznik faktycznie. Bo mnie tu jest bardzo zbliżony do Deforesta. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że. Jest masa rzeczy zapożyczonych, nie? Jest workbench, czyli tak naprawdę stół taki do tworzenia. Jest flaga, która pokazuje na mapie, gdzie coś jest. To jest Trailmaker. Słuchaj, zanim będzie noc. Żeby zasnąć i żeby mieć punkt respienia, trzeba ten min tu ogarnąć. Tak, to na pewno. Te łóżeczko takie. Ja w ogóle muszę ogarnąć skądś clover leaf, tylko nie mam pojęcia skąd to wziąć. Trzeba będzie się przejść, wiesz? Cofniemy się na wrzynę. Znaczy nie cofniemy, tylko gdzieś się przejdziemy, po prostu zobaczyć. Na spacer? Mówisz? Tak jest, na spacer! Po dziczy! Tutaj jest. Dobra. A to jest clover, dobra, czekaj. Mam! To są takie większe listki po prostu. Tak? Tak, już mam. To już zbieram. Sobie mogę założyć na główkę. O, jak fajnie wyglądam! Co masz na głowie? Masz Jawo. Mrówczy ten? Mrówczy helmet? Może zmienić kolor tutaj tego? Nie, nie można chyba. Chyba nie. Bo tu też trzeba zrobić tego, dobra. Nieważne. Dobra. Ty w ogóle wyglądasz jak ten. Jak ci samuraje w ogóle z takich tych. Ty, Biedronka, zostaw to! Przeszła. Odejdź miśku stąd, odejdź. Czekaj, co tam Trailmaker. I zaznaczymy sobie domek i damy sobie kolorek, może zielony. Czemu? Różowy daj. Różowy? To dam różowy. Jest różowy? Jest. Taki różowy. Nie dotykaj mnie tym mrówko! Znaczy mrówko. Ten. Chociaż wow! Jakaś mucha tu lata koło nas. Muszka owocówka to była. Co się byłeś? Muszki owocówki? Na patrz. Może mnie chce z... Ciapnij! Jak prawdziwym życiu. Jak w prawdziwym życiu też ciężko trafić muszkę owocówkę, nie? Mogę ugotować? Dobra, gdzie są te liście duże, o których mówiłeś? Takie po prostu ten, roślinki takie stojące. Wywaliło mi grę właśnie. Poważnie? A, mi też. Tak. No to za chwilę wracamy w takim razie. Wróciliśmy. Dobra, wracamy, słuchajcie. Gra po prostu się wyłączyła. Totalnie się wyłączyła, nie był crash, nic, kompletnie po prostu nagle... Niestety Early Access rządzi się swoimi prawami, jak widać. Tak, to jest wczesny dostęp teoretycznie. A w ogóle zgadnij, kto się w pierwszych 10 minut wyłączył sobie kamerkę. Ty? Włączyłeś w ogóle? Co ty gadasz? Zapomniałem włączyć. Okej, słuchajcie, ogólnie była kwestia taka. Jest godzina już 15:40. Potrzebujemy jak najszybciej zbudować lintu, czyli ten... Namiot? Tak, namiot. Spalko, namiot, tak dalej. Namiot musimy szybko ogarnąć. Dobra, to ty rób ogólnie lintu, a ja ogarnę nam jakiś ten. Dało się robić, z tego co pamiętam, dało się robić jakby taką skrzynkę na rzeczy. Dobra. To by się w sumie przydało też. O, storage basket, tu jesteś. Fiber ścinam. I patrz, jak Biedronka atakuje. Co? Ona atakuje teraz. A co atakuje? No to zielone malutkie. Tak? No. Pokaż się, małpko. No nie? Dźwięki wydaje w ogóle. Spoko, nie wiedziałem to jest polska mróweczka ogólnie. Polska Biedronka. Znaczy no, Biedronka przecież. One były te siedmiokropki, pięciokropki? Jakoś tak się nazywały. Dobra, chyba, nie? Czekaj.
Musimy zbudować tutaj. O, analizer działa. To już zamachniemy to może. Bo naprawdę zaraz będzie noc i będziemy mieli pająki na głowie. A no, pająki są mi straszne. Właśnie, żeby omijać pająki i tak dalej. Pająki są kurde straszne. Zresztą w pierwszym odcinku przekonałem się o tym, tak? No. Tak skutecznie nawet. Zaprojektować gdzieś... Dobra, ty zaprojektujesz sobie drugi. Gotowe. A zobaczmy, czy możemy pójść spać. Razem. No ja mogę w sumie. Możesz iść spać, tak? Tak, mogę, ale musimy czekać do 20 godziny jeszcze, patrz. Ja sobie tu ustawię set spawn point. Też ustawiłem sobie właśnie. Okej, okay, bo tak, wiesz co, bo ja pamiętam, że można było robić na przykład w The Forestie właśnie, że wspólnie razem się spało pod jednym. Żeby cieplej było. To tak, dlatego chyba. Dokładnie. Dobra, base building, dobra. Nie, to jest utility. Do której tu mieliśmy czekać? Do 20. Do 20? Tak. Okej, okay, jest 16, więc nie źle. Gdzie postawić ten ogólnie pojemnik na rzeczy? Może przy ognisku postawię, co? O, tutaj w tym miejscu. Tak, tak, niech spłoną, dokładnie. No, niech spłoną, dokładnie. I wydaje mi się, Co te mrówki tu robią? Halo? Jako to jest w ogóle kolonia cała. No kolonie mrówek, żeśmy to zrobili sobie. No ja wiem, że niektórzy hodują mrówki i się cieszą z tego, no ale no... Bo ty pewnie, że śmiotek podżerał, dlatego. Stary, wiesz co trzeba zrobić? Inne czują słodkie, co? Trzeba tu wziąć, postawić po prostu dzikie, wielkie ściany. dzikie, wielkie ściany? Tak. Czekajcie, weźmy zaprojektuję ściany w takim razie. To ja za te kilka tych. I po prostu nie będą tu włazić, nie? Chyba tak. Teoretycznie. To projektu ścianki ogólnie, a ja już tam daję dobra, te. Czekaj. Już przygotowuję grasy. Tutaj, tak żeby nie było za dużo tego. Tylko w ogóle z tego co widziałem, to wydaje mi się, że nawet te ściany one się później robią żółte, bo te liście jakby więdły, wiesz, ogólnie. No co ty gadasz, czy to będzie więdło? Więc właśnie, no tak mi się wydawało właśnie, wiesz, że one więdły dobra. Chyba. No przesuń się mrówko dzika, dziadowska jedna. Odsuń tyłek od nas. Dobra, czekaj, tutaj drzwi zrobimy prawdopodobnie gdzieś. No a przejściu w sumie, nie chyba? Czekaj, tutaj jest. Tylko, czy mrówki nie wejdą górą przypadkiem? Czy to są mrówki w końcu, nie? No to są mrówki, one wszędzie wejdą przecież. No nie? No dobra. Dobra, czyli to mamy. Find water. Potrzebuję picia. Okay, chyba tyle, tak? To zrobimy? Czekaj. Drzwi. Zaprojektuj. Grunt, że mamy już spanko, więc możemy przespać noc. No weź te drzwi tutaj zaprojektuj, to ty pieno... Czekaj. O, sapa znalazłem jednego, ktoś sapa do mnie. Jak to normalnie tutaj ustawić, żeby to działało? Ty tam się baw budowanie, ja sobie pozwiedzam ogólnie. Tak, normalnie mogę postawić, czekaj, tu tutaj drzwi jeszcze, może z tej strony te drzwi jakoś się uda. O, dobra, teraz się przypiło, ale... Potrzebujemy krople wody. Kropelko, kropelko. Te drzwi będą dziwnie wyglądały. Ja sobie to później zaprojektuję, bo teraz jest problem z tym, bardzo duży. Dobrze. Totalnie krzywo wychodzą. Totalnie krzywo. No. Po prostu, Paweł, nie potrafisz budować, tak? No, przyznajmy. No, nie ukrywam, ja jeszcze tutaj nie budowałem, w The Forestie to już budowałem, ale tutaj to nie... Ej, bo mrówki próbują ukraść te planki. Ważnie? Idę. Tak mi się wydaje. Ja to zabieram tutaj, jeszcze czekaj. O. Czekaj tutaj. Bo ja ogólnie muszę sobie jakąś wodę ogarnąć. Proszę bardzo. Bo mi się pić bardzo chce, wiesz? Czekaj, która godzina jest? 17:50, za chwilę możemy... No co z tymi mrówkami? Co tu się dzieje w ogóle? Czemu tyle ich jest? To ci napiszcie w komentarzach, o co chodzi z tymi mrówkami, dlaczego one tutaj idą? Bo to jest pewnie ich ścieżka, tam jest droga, pewnie postawiliśmy na drodze im. Ono ma czerwone oczy ma! O, one wszystkie idą do ciebie. Nie! A ja nie biłem żadnej przecież teraz. Leave me alone. Może one chcą te planki? Tak, oddaj planki, nie? Draniu. Nie wiem, też dziwnie się patrzą, także nie wiem, co one chcą. Ja no w ogóle za mną idą. Poczekaj, która jest godzina? 18:05, dobra. Kurde, nie chciałbym tej. Nie chciałbym tej brudnej wody pić. W ogóle tam można było. Tam można było chyba też ogarnąć coś właśnie do wody, jakiś taki destylator albo coś w tym stylu. Destylator do wody. Tylko taki legalny destylator. Idź stąd, mucho. Dobra. Muszkę da się zjeść, pamiętaj. Tak? O, no to dobrze. Ja tutaj jeszcze zabudujemy. Tylko pamiętaj jedną rzecz, jakbyś widział pająka, to nie biegnij w stronę bazy, bo on pójdzie za tobą i nas będzie rozwalał nas to. No nie no, stary, po prostu pobiegnę w kierunku ciebie i powiem, no, Bierz go! Pamiętasz tego typa? Z pierwszego odcineczka? On wrócił! No nie? Nie, poważnie, potrzebuję coś do picia, bo się lekko odwadniam. To sobie zrzucę. A stąd to tak trochę niefajnie pić. O. Dobra. Czekaj, czy ja w ogóle mam coś do picia mogę faktycznie? Mogę podnieść. Basketball hop, workbench, podnoszę. Lock palette, plank palette. Mam pełny teraz ekwipunek. Plant lamp nawet jakaś... Można lampę zrobić, trzeba iść?
No chyba też właśnie trzeba by to oświetlić troszeczkę, wiesz? Na pewno. Drew Collector. Store a collect okay. Due to use later. Tylko skąd weźmiemy agregat? Chyba trzeba podłączyć ten do mrówki. Tak, będzie biegała w kółko ogólnie, wiesz, ogarniała. Chyba najbardziej rozsądne, ja nie wiem. Springbow nawet. Reaper no, tool. No tutaj widziałem też jest łuk do zrobienia, nie? Chyba. No właśnie jest już, no. Odkryłem go już. Tak, o, dobra. Będę te ścianki dobudować do końca. Okay. Zatrułem się, stary. I bardzo dobrze. O nie, umrę. 19. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, możemy iść spać. Ja tu próbuję dobudować do końca. Ja spróbuję ograć jakąś lampę, może faktycznie, wiesz? Dobra, ograniam tę lampę, a ja szybko zrobię tutaj właśnie ten... O, lampa jest. Może przy domku postawimy też w tym miejscu, patrz. Po tej stronie. Pewnie, że tak. Nie będzie stało. Dobra. Ło, zobacz to! Ej, fajne! Jaka kozlacka lampa! I to trzeba będzie chyba ten uzupełniać, nie? Czy nie? No właśnie nie wiem, powiem ci, czy ona żyje, że tak powiem, wiecznie, czy nie? No chyba nie. Nie wiem. Dobra, 19:15. Ty, jak czasu pilnuje. Się boi, boi się pająka. Spacić, bo jest ciemno po prostu. Się boi pająka. Jak zobaczyłem, to po prostu ci ten pająk zrobił, bo się tego hita stary zabrał. No, one są mega mocne. Nie, no stary, tarantula. Ja nie wiem, czy w ogóle będziemy kiedykolwiek w stanie rozwalić pająka. No proszę cię, na pewno. Jeszcze będziemy na nim jeździć pewnie. Można zrobić sobie zbroję z liści, nie tylko. A czemu nie ścinasz tych końcowych tych rzeczy? A niech odrastają, nie? No nie no, trzeba ściąć na początku całe, żeby odrosły. Tak? Dobra, właśnie. Czekaj, ja potrzebuję. W deforestie było tak, że jak się nie ścięło do końca, to odrastało, a jak się ścięło do końca, no to nie odrastało. Ty chyba ściemiasz. No tak było. Czekaj, która jest? Jezus, dopiero 19:40. Dobra. Dry grass chunk. Dry masz grass chunk. Pod stołem. O, tu jest. Co ona ci tam robi? Dry grass. Potrzebuję chunki. Okej. Okay. Dry grassu. A czekaj, co my tu mamy? Tak można zbudować. Kurczę. Wszystko można. Dobra, spróbujmy te drzwi jakoś teraz. Znaczy dach myślę, że nie ma sensu dachu robić. No chyba, że tak bardzo jednak... chcesz. Spróbuję jeszcze ściany jeszcze raz. Tutaj. I teraz powiedzmy drzwi. Dobra. Ja chciałbym sobie pochodnie zrobić. Czy zacząłeś budować tutaj to? Czy... No postawiłeś. No dobra, ale tu ja jeszcze projektuję. Tak, aha! Czekaj. No to za późno trochę, wiesz? Dobra. Już zostawmy tutaj, tak będzie. Po prostu nie będziemy mieli drzwi i tyle. Po co komu drzwi, daj spokój? No. A przecież to można usunąć chyba, jeszcze można usunąć. Usunąć? O, patrz, wkurzyła się! Ale... Aha! A nie, ona zjada ten. Co ona w ogóle robi? Nie wiem właśnie, ale była miała czerwone oczy, widzieliście wszyscy. Ja nie widziałem. Jaką minę zrobiła fajną. Będzie miniaturka ładna. Ha, dobra. Okej, okay. Czekaj, która jest godzina? Możemy spać, możemy spać, możemy spać. Chodź spać. Sleep. O, idziemy, zobaczymy jak to wygląda. Zobaczymy teraz w ogóle, czy... I godzinę mamy 6 rano. No i bardzo fajnie. Właśnie tak w deforeście też straciliśmy i jedzenie, i głód nam wzrósł, i wzrósł nam faktycznie. Czyli dokładnie w deforest. Dobra. A ja mam grzybki, także damy radę. Okej, zbudowane. Czekaj, jeszcze bym sobie tutaj, wiesz co, tą zbroję dobudował, tak troszeczkę. Ja w ogóle potrzebujemy ewidentnie coś, co da nam możliwość przetwarzania wody. Robienia wody w sensie, bo to bez tego będziemy chyba tutaj słabo wyglądali. Co to jest? Bo tu ciężko wodę znaleźć, lure trap. Czekaj, no. Okej. Okay. A mogę głowę zbadać? Czekaj, to było... Mogę głowę zbadać. Tak, zbadaj sobie głowę. Nazwij, badam nogę, bo jest wygodniej, wiesz? Okej, okej. Hand club. Czekaj. Co to daje? Czekaj, a czyli to daje w ogóle? Zobaczmy, to jest defense. To jest defense. Antworker head mount? Co? To jest gorsze. Te on mrówki są mocniejsze, muszę ci powiedzieć chyba. Ta zbroja, tak, rzeczy. Jest mocniejsza, no, mocniejsza jest. Zbroja jest mocniejsza właśnie. Si, patrząc. On mrówki. R. Okej, okay. No dobra, ale to na razie tego nie mam, to zbuduję sobie to. Okay. Ja zostawię w sumie to, bo to ja mam dużo rzeczy przy sobie już teraz. I stary, patrzcie teraz na to tutaj. Co zrobiłeś? Nie to. Co zrobiłeś, czemu oszukujesz? O! Patrz, co mam na klacie. Z liści zrobiłeś sobie. Tak, zrobiłem sobie zbroję z liści. Ła, ja tam zaraz... Na pewno mnie ten osłonią. Ja zaraz z mrówek sobie zrobię. Z mrówek? Mrówkowa jest lepsza.
No jest lepsza, ale tam trzeba mieć jeszcze ten acid gland. A faktycznie. Nie wiem skąd go wziąć w sumie. Nie widziałem, pewnie gdzieś tam w jakimś tym jest, w ich domku czy coś. Pewnie tak, trzeba będzie znaleźć to. No, także trochę lipa. Także myślę, że zrobię sobie osłony, na razie zrobię sobie po prostu te osłony z liści. Jak będziemy mieli osłony z liści, zrobimy sobie wtedy z mrówek. Jak będziemy mogli walczyć z większą ilością po prostu tych mrówek później. To w takim razie idę polować na kończynki, bo potrzebuję kończynki właśnie, żeby sobie zbroję zrobić do końca. Dobra. Wezmę sobie kilka. A ty możesz tam coś się pościemniać. Dobra. Tylko musimy wodę ogarnąć jakoś, musimy zawsze... Ej, no właśnie, czekaj, jedzenie! My tą zbroję robimy, a... No ja jedzenie mam pełne akurat, już najadłem się. Czekaj, no trochę lipa jest. Leżeć! Padła? Okej. No i właśnie mi zgasła pochodnia! Dobra, czekajcie, zobaczmy sobie, co to ma jeszcze. Co ona robi w ogóle? No to też wezmę. To też aha, wezmę. Ona poluje na to chyba. No na te małe zielone takie, nie? Właśnie to rozwaliłem. Ty zabrałem jej obiad. Co ty gadasz? No rozwaliłem to małe zielone. No, co za łeb normalnie. A można pić wodę z tego tutaj, czy to jest za dużo? No, dla nas? Można, zatruta ta woda jest, wiesz, ogólnie. Ją trzeba jakoś przegotować albo coś w tym stylu, wiesz? Czekaj, muszę zobaczyć w ogóle, co tu mamy. Workbench. Nie, Ant Club to nie. Snacki. Wziąłem coś i świecę na różowo przez chwilę. Na różowo? No stary, tu było jakieś ten, jak to się nazywa. Jakaś taka kuleczka różowa była, więc zabrałem. Jak widzę różowe, to teraz zabieram. Dobra, czekaj, te grzybki pozbieramy. Troll Skun. Nie, to jest... Grzybki. Gdzie są grzybki? Czemu grzybki mi tutaj uciekły? Grzybki dajcie mi tutaj, do jedzenia. Krzesełko mogę zrobić. O. Najgorzej jest właśnie z tą wodą, powiem ci szczerze. No to jest problem, to jest faktycznie problem. Bo nie za bardzo wiem, jak ogarnąć tą wodę, żeby przeżyć tutaj normalnie. Czekaj, co to jest? A to jest nektar jakiś. Mogę to wypić? Może to zbadać? Mogę zbadać. Analyze. Okej, mogę wypić nektar nawet. Spoko, no to też wypiję sobie. Skąd masz nektar w ogóle? A nie wiem, coś tam znalazłem. No nie, w ogóle czas antenowy nam się skończył, nie zwróciłeś uwagi. A faktycznie, no to idealny moment. Także tym symbolizmem zakończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej! Na razie, siema, cześć. Muszę coś zjeść, normalnie.